Cisza, cisza. Całość, baczność. Sztandar Gimnazjum Integracyjnego imienia Adama Mickiewicza w Łobzie prowadzić. Poczet flagowy do wciągnięcia flagi na maszt wystąp. Do hymnu. Poczet flagowy po wciągnięciu flagi na maszt wstąp. Spocznij. Spotykamy się dzisiaj po raz ostatni w tym roku szkolnym. Już za chwilę rozpoczniemy od dawna upragnione wakacje. Jednak zanim to nastąpi, chciałabym serdecznie powitać wszystkich przybyłych gości. Burmistrza miasta Łowes, pana Ryszarda Sole. Dyrekcję szkoły. Szanowne grono pedagogiczne. Przybyłych na uroczystość rodziców. Oraz was, drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj, kiedy pachnie wakacjami, wakacyjną przygodą, książki i zeszyty są już zamknięte, oceny na świadectwach wypisane, możemy pozwolić sobie na podsumowanie całorocznej wspólnej pracy, pochwalić się sukcesami i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Ewę Popławską. Panie burmistrzu, szanowni rodzice, nauczyciele, drodzy uczniowie. Dziś jest ten najpiękniejszy dla was dzień, koniec roku szkolnego. Wszyscy czekaliście z utęsknieniem przez długich 10 miesięcy na dzisiejszy dzień. Dzień piękny, słoneczny, dla wielu z was bardzo radosny. 471 uczniów naszej szkoły ma dziś powody do tego, by się cieszyć. 313 otrzymało promocję do klasy wyższej. 158 to absolwenci naszej szkoły, którzy pójdą od nas w świat. Niestety nie wszyscy 10 miesięcy spędzili pracując i ci będą musieli powtórzyć klasę. Takich uczniów mamy 32. 32 uczniom daliśmy szansę na to, żeby przez wakacje podnieśli swoją wiedzę, umiejętności. Ci uczniowie mają poprawki. Moi drodzy, mam nadzieję, że wykorzystacie te 2 miesiące i kiedy we wrześniu, kiedy w sierpniu przyjdziecie na poprawki, wykorzystacie tę szansę i wszyscy, całe 32 osoby znajdą się w klasach wyższych bądź ukończą szkołę. A więc mam nadzieję, że będziecie pracować. Moi drodzy, średnia szkoły to 3,47. Najlepszą średnią mają klasy trzecie, 3,75. Klasy drugie, 3,39. Klasy pierwsze, 3,3.
Najlepsza klasa z najwyższą średnią to klasa 3A, aż 4,8. I tu proszę bardzo, szczególnie młodsze klasy. Klasa 3F 4,3. Klasa 1A i 2A 4,2. Moi drodzy, niepokojący jest fakt. Tym klasom gratulujemy. Tu należy brać z nich przykład. W przyszłym roku myślę, że pozostałe klasy podciągną swoje średnie i też będą miały taką piękną średnią, jak wymienione przed chwilą klasy. Niepokojący jest fakt, że niestety klasy trzecie mają tak niską średnią. Klasy pierwsze, przepraszam, mają tak niską średnią. Tu dla Was jest całe pole do popisu w przyszłym roku. Będzie realizowany projekt, w którym będziecie brać udział. Moje gimnazjum, moja przyszłość. Z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Mam nadzieję, że to Wam pomoże podnieść Wasze wyniki w nauce. Klasy drugie już w takim projekcie biorą udział przez cały ten rok. W przyszłym roku będą go kontynuować. Jest to projekt Moje Gimnazjum, Moja Szansa. Też myślę, że w tym momencie egzamin gimnazjalny wypadnie świetnie. A właśnie, jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny, to z przedmiotu, z części humanistycznej jedna osoba miała 50 punktów, bo była z niego zwolniona. Jest to nasza laureatka Karolina Pudełko. Napisali egzamin z ilością 44 na 50 punktów Kasia Głuchowska, Justyna Romej i Paulina Bubacz.